Ja chcę bardzo mocno powiedzieć, że tam, gdzie jest środowisko homoseksualne, tam pojawi się pedofilia. Tak po prostu jest, tak jest zawsze. Oj. 2 miesiące. Jebane 2 miesiące. Tyle wystarczyło, żeby niegdyś wyśmiewani foliarze, którzy żyją w swoich domkach na drzewie i zazwyczaj wykrzykujący hasła typu stop NWO, szczepieniom, 5G, to nas wszystkich zabije, nareszcie wyszli ze swoich piwnic i przedostali się do mainstreamu. I to jest po prostu kurwa niewiarygodne. Kochani, my już nie żyjemy w społeczeństwie. O nie, nie. Kochane ptysie, my tak naprawdę żyjemy w symulacji, która z powodu jakiegoś glitcha w systemie nagle odebrała ludziom po prostu rozum. Ludziom, którzy tak na serio teraz są o wiele bardziej podatni na teorie spiskowe. Strach, manipulacje, a przede wszystkim słowa naszej dzisiejszej bohaterki filmu. Poznajcie Kaję Godek, czyli osobę, wokół której dosyć niedawno naprawdę nazbierało się wokół niej bardzo dużo szumu, słynąca z bardzo radykalnych poglądów, które są przedstawiane chyba w jak najbardziej szkodliwy sposób. Nie oszukujmy się, tak jest. I hola hola, jeżeli teraz zastanawiacie się nad tym, Indigo, hej, to jest może jakiś kolejny film na temat tego, czy kobieta powinna mieć wybór, czy nie? No to nie jest film o tym. Nie mam problemu naprawdę z tym, że ktoś może być na przykład przeciwko aborcji albo za aborcją. Naprawdę nie mam tutaj zamiaru przekonywać nikogo do swojego własnego poglądu, którym jestem właśnie za statusem quo. Moje zdanie już znacie, zatem poznajcie coś, o czym w całej tej sprawie w ogóle zbytnio się nie mówi. Nie wiem, czy pamiętacie, ale zdarzyło mi się gdzieś w tamte wakacje nagrać taki film, w którym to właśnie dokonywałem polemiki z pewnym artykułem, który uważam chyba za najgłupszy, jaki w ogóle przeczytałem w internecie. Ale tak to już jest, jak się kieruje swoje artykuły do odbiorców, którzy nie potrafią myśleć. Ale z jedną rzeczą się zgodzę. Tak, homoseksualistów trzeba leczyć. Jak są na przykład chorzy, dać im aspirynę, to wtedy może wyzdrowieją. I tak samo można powiedzieć też o stronie, która jest podległa pani Godek. Bo gdy tylko zobaczycie na niej, w jaki sposób przedstawiane są tam osoby homoseksualne, nie, to się nie dzieje. Tutaj nie ma po prostu żadnego odcienia szarości. Wszystko tutaj jest czarno-białe. Nie ma tu totalnie żadnej polemiki, a zamiast tego jest promowany na nim fałszywy wizerunek osób homoseksualnych. I to dosyć naprawdę bardzo stereotypowy. Czy wy kiedyś spotkaliście na ulicy osoby? Czy wy kiedyś spotkaliście na ulicy osobę, która, można powiedzieć, wygląda, no, tak? No a właśnie tak są tutaj przedstawiane wszystkie osoby odmiennej orientacji. I to naprawdę nie jest żart. Ta sama fundacja później zaczęła się bronić, że przecież oni nie krytykują ludzi LGBT, tylko samo LGBT. Aha. I co najlepsze, nie zdziwcie się też, jak ci sami ludzie później, mając w ogóle problem z racjonalnym wytłumaczeniem swojego własnego zdania, będąc dosłownie masakrowanym przez racjonalne argumenty, zaczęli blokować wpisy, które polemizowały z ich myśleniem tylko po to, żeby następnego dnia, no po prostu kurwa, no nie zgadniecie, dodać wpis, który był chyba tylko i wyłącznie własnym tasowaniem się do swojej zajebistości. Głupie lewaki zbejtowany. No ale przecież dzięki temu możemy nakręcać innych ludzi, którzy popierają nasze stanowisko do nienawiści oraz dyskryminacji. Ja to mówię z pełnym uzasadnieniem i za chwilę dowiecie się, o co chodzi. To jest dosłownie tak jak w USA na przestrzeni wieków, gdzie wizerunek Afroamerykana został spłycony dosłownie do takiego stereotypowego przestępcy. No co myśleliście, że w latach 70. skończyły się już definitywnie problemy z rasizmem? No niestety nie, jedynie co się zmieniło, to tylko i wyłącznie nomenklatura i nic więcej. Kiedy włączymy program informacyjny, widzimy czarnoskórego, skutego kajdankami,
którego prowadzi biały. Czarni mężczyźni i w ogóle czarnoskórzy są zbyt często pokazywani w telewizji jako przestępcy. Częściej niż jest to zgodne z prawdą. Tak wynika ze statystyk FBI. Wierzę w siłę oddziaływania mediów, które są pełne stereotypów. Pokazują czarnoskórych, którzy przypominają zwierzęta w klatkach. Ludzie myślą, dobrze, że są więzienia, bo inaczej tacy szaleńcy mieszkaliby tuż obok mnie. Nie no, powiedzcie mi, widzicie tutaj jakieś prawdopodobieństwo, bo ja naprawdę ogromne. Od dzisiaj homoseksualiści nie są homoseksualistami. Od dzisiaj ci ludzie są... Tam, gdzie jest środowisko homoseksualne, tam pojawi się pedofilia. Takie kreowanie u odbiorcy, takiego onieśmielenia, że o nie, ja nie będę się na to patrzeć, nie, ja nie mogę, homoseksualiści, nie? Pedofilia jest określeniu, które dosyć często jest używane przez panią Godek w określeniu do homoseksualistów oraz edukacji seksualnej i uwaga, według tej pani są też wokół tego różne powiązania. Ja naprawdę nie wiem jakie. Naprawdę temat sam w sobie jest paskudny do tego stopnia, że ja sam nawet nie wiem od czego zacząć. Może zacznijmy od samych zdjęć z artykułów. No Jezu, te biedne dzieci płaczące są skrzywdzone przez tych pedofilów, homoseksualistów. No ja zgaduję, że pewnie dowiedziały się o tym, czym jest masturbacja od nich? No ale jak przecież ma się bardzo ogromne zaległości wiedzy, na czym polega masturbacja u dzieci, a nie oszukujmy się, ona była, jest i będzie, bo jest to instynktowne, to bardzo łatwo jest przez ten pryzmat posądzać edukatorów seksualnych o pedofilię. I tutaj, kochani, dygresja. To właśnie oni między innymi mają uświadamiać dzieci, czym jest pedofilia, na przykład czym jest zły dotyk, jak odmawiać dorosłemu mężczyźnie, jeżeli ktoś chce od tej osoby cokolwiek. Ale przecież niektórzy swoje zdanie już powiedzieli, przez co teraz wszyscy będą powtarzać, jak taka edukacja seksualna ma wyglądać w rzeczywistości. To jest parodia sama w sobie, kochani. I naprawdę łatwo za pomocą takich sztuczek wcisnąć swoim odbiorcom na przykład homofobię. Bo przecież nieważne, czego dotyczy się dyskusja. Ważne, że zawsze rykoszetem dostaną osoby, które są odmiennej orientacji. Jak tam było, pani Godek? Kochaj bliźniego swego jak siebie samego. Ale wiecie, co można jeszcze ogólnie o wiele łatwiej zrobić i co jeszcze bardziej wpływa na umysły takich ludzi? Słusznie przyznam, nie każdy jest w stanie to wychwycić. Ja sam dopiero pod koniec w ogóle pisania tego scenariusza, dosłownie przypadkiem, ale wiecie, jak łatwo jest zmanipulować ludźmi, wpajając im do głowy, że homoseksualizm jest zjawiskiem powszechnie bardzo złym i to w praktyce? No nie zgadniecie. Można codziennie shitpostować artykuły, które mają po kilka miesięcy, a nawet czasem i lat. A ponieważ ludzie mają pamięć złotej rybki, w sumie to troszeczkę im się nie dziwię. No ale mimo wszystko reakcje są takie, jakie są. Ludzie są zastraszeni, a cel jest wypełniony. Wiecie, kiedy w ogóle się skapłem, że coś w tym artykule może być naprawdę grubo nie tak? Jak znalazłem świeżo komentowaną tę sprawę jednego człowieka, który już był omawiany na tym kanale. Ale też, drodzy redaktorzy, nie rozumieją tego, przynajmniej według mnie, że za pedofilię nie odpowiada grupa, tylko osoba pojedyncza. No bo skoro założyciel kilku organizacji LGBT dopuszczał się takich czynów, to w takim razie nikt nie różni się od drugiego. Wszyscy gwałcą. Dziękuję, sprawa zakończona, możemy kończyć, jest spoko, no wyłączaj. Nie! To, co robicie, to jest nic innego jak przyszywanie metki pewnej grupie społecznej, forsując później ten artykuł osobom, które nie potrafią samodzielnie myśleć. Jeżeli tak dalej naprawdę chcecie się oszukiwać, naprawdę nikt wam tego nie broni. Ale pamiętajcie o tym, że nawet ludzie, którzy mają szlachetne cele, których popieracie, mogą tak na serio zamienić was w bezmózgie marionetki, które będą powtarzać nawet tak bardzo bezsensowne rzeczy, jak na przykład to, co ostatnio powiedziała pani Godek na Twitterze. Uwaga, tu będzie teraz hashtag edukacja seksualna, to jest po prostu mem sam w sobie, że ludzie, którzy uczą młodsze osoby o tym, czym jest okres, powinni iść do więzienia na 3 lata, bo przecież przy chłopakach, no nie można mówić, no ludzie, zatykajcie uszy! Kochani, pamiętajcie, jak ktoś będzie uczyć wasze dziecko o tym, czym jest menstruacja, no to na stówę jest pedofil.
pani, jeszcze jedno tak na zakończenie tego filmu. Ja powiem wam szczerze, nie lubię się za bardzo z algorytmami YouTube, ale proszę was, zawsze możecie udostępnić ten film. Bo po prostu, co się dzieje, to jest coś niesamowitego. Pozdrawiam was.